Dzień dobry Państwu, witamy w programie Hej Śląsk, a moim Państwa gościem jest dziś trener Krzysztof Węgrzyn, trener Śląska Wrocław AmFootball. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy podsumowywać sezon Beniaminka Śląska Wrocław właśnie w rozgrywkach AmFootballu. No i najpierw pytanie do Pana jako trenera sezonu. Jakie to uczucia? Cóż, jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ jest to moja pierwsza nagroda w tej roli. Jest to moja pierwsza rola pierwszego trenera w ogóle. Zawsze byłem trenerem bramkarzy, drugim trenerem. Nie ukrywam, że były troszeczkę takie, powiedzmy, małe obawy, ale tak sobie myślę, że mam tak ogromne doświadczenie w AmFootballu, że poradzę sobie na pewno. No cóż, no ogromne szczęście, radość. No jest to wypadkowa też wielu czynników. To nie jest tylko to, że to jestem ja, tylko to budowałem i też żeby wszyscy po prostu pracowali i też troszkę wszyscy zapracowaliśmy trochę na moją nagrodę trochę. No właśnie, zapracowaliście, bo czwarte miejsce to jest bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o Wasze występy w tym sezonie, w sezonie 2023. Jaki to był sezon dla Pana, dla zespołu, dla całego klubu? No bo na pewno na początku było bardzo wiele obaw. Tak, oczywiście. Przede wszystkim może ta faza wstępna, bo wszyscy grali ze wszystkimi tak naprawdę na początku i potem się wyłoniła ta grupa mistrzowska trzech zespołów i czterech następnych. Tak jak graliśmy bardzo dobre początki w ogóle cały czas żeśmy bardzo dobrze grali, zabrakło nam tych paru jakby centymetrów do bycia w mistrzowskiej grupie, ale tak uważam, że może dobrze, bo pięknie powalczyliśmy właśnie w tej drugiej grupie i jesteśmy mistrzami tej grupy z ogromną ilością punktów, które tak naprawdę wyprzedzały tych wszystkich naszych tutaj w tej drugiej grupie, a w pierwszej grupie spokojnie żeśmy wyprzedzili bardzo, bardzo mocno trzecią Wartę Poznań. No właśnie, nie sposób też nie cofnąć się do początków tego sezonu i do tego, co zdarzyło się w lipcu, bo turniej we Wrocławiu na Oporowskiej. Wspomina Pan ten czas jako właśnie taki szczególny moment tych pierwszych rozgrywek w najwyższej klasie rozgrywkowej dla Śląska? Tak, przede wszystkim wszystko zagrało tam. Organizacja przede wszystkim, no i obiekt, wszystko, no tak naprawdę klasa. Pokonaliście tam Legię, tak jak no teraz tak, zespół tak. Właśnie klasycznej drużyny ekstraklasowej. Dosłownie i dlatego też byliśmy bardzo zadowoleni z siebie. Po drodze wiadomo, mieliśmy też, nie mieliśmy wszystkich zawodników gdzieś, chociaż i tak daliśmy sobie radę. No i w ostatnim turnieju spotkaliśmy się ponownie z Legią, gdzie na początku myślałem, skoro mają Anglików, przeanalizowałem ich wszystkich, takie wzmocnienie mocne, tak jakby taka bitwa pancerna pomiędzy Anglią a Marokiem troszeczkę jakby z przodu. I powiem tak, że się okazało, że wcale tacy mocni nie są. No, Marokańczycy też pokazali na mundialu tym w Katarze, że to jest nacja piłkarska. No właśnie, to są tacy chyba zawodnicy, można powiedzieć, kluczowi w Pana układance, bo z tego, co rozmawialiśmy przed programem, potrafią gdzieś indywidualną akcją rozerwać obronę rywala. Tak, rozerwać, ale już dołączył do nich w ostatnim turnieju Łukasz Mazurowski, który jest młodym U19, który dopiero jakby zaczyna, ale jest... Wcale nie odstawiał nogi i kuli tak naprawdę od tych naszych kolegów z Maroka, gdzie grał na skrzydle. Świetnie sobie radził po prostu i już to jest takie, nie mówią już o Śląsku, tylko Maroko, tylko już budujemy po prostu też z polskich zawodników. No właśnie, ten zespół czuje Pan, że też jest silniejszy niż był na początku, no bo na pewno też wspólne treningi, wiemy, że to jest specyficzne, bo jednak no, nie spotykacie się tak często chociażby jak piłkarze Jacka Magiery, piłkarki Piotra Jagieły, tylko jednak to jest takie bardziej koordynowane przez Pana, te plany są wysyłane, zresztą o tym mówił Pan w poprzednim naszym spotkaniu tutaj w Hej Śląsk. Czuje Pan, że ten zespół jest bardziej dojrzały, taki bardziej może zdyscyplinowany na boisku? Powiem tak, no oczywiście, no, tu wszystko gra, tu się wszystko buduje, od szatni po wszystko, żartują sobie już chłopaki, tu już są takie rzeczy, że każdy z każdym już ma taką komunikację nie tylko na boisku, ale też poza boiskiem, co oczywiście jest bardzo ważne. Rozgrzewki, to wszystko, to już jest tak plastyczne, takie już fajne, automatyczne, że praktycznie, ja tak czasami mówię, zostawiam ich na chwilę, róbcie rozgrzewkę po swojem. To widzę, tam nikt się nie miga, każdy coś działa. Ja doglądam, oczywiście zadania domowe też są, bo chcę, żeby troszeczkę wyrównać.
chcę też próbować na innych pozycjach, tak jak Marcina już puściłem troszeczkę do środka, Lenarta troszeczkę tam. No, to są różne rzeczy, takie małe eksperymenty. No i mnóstwo obserwacji, mnóstwo korekt, mnóstwo filmików. Mam ogromny folder na ten temat i to jest temat rzeka. No i tak to wygląda. Mnóstwo też stresu i takiego mimo wszystko zaangażowania na co dzień, żeby ten wynik na koniec się zgadzał, no bo wiemy, że ten sezon mimo wszystko był dosyć długi i teraz wrócicie do gry w marcu. Czuje pan mimo wszystko taką ulgę, że ten pierwszy sezon jest już za wami i teraz po prostu przygotowanie się do kolejnego? No oczywiście, ja z tydzień to musiałem po prostu odpocząć, bo byłem, można powiedzieć, wykończony psychicznie, ponieważ dla mnie każdy element jest ważny i nad każdym pracuję i dla mnie to jest mnóstwo elementów, nad którymi muszę czuwać, koordynować. Zresztą oczywiście też nie jestem sam i też mam pomoc, ale generalnie no, ja decyduję, jestem odpowiedzialny jak za okręt po prostu. Ale chyba też doceniają was na zewnątrz, bo można zajrzeć na social media Śląska Wrocław Amp Football i dostrzeżemy tam chociażby powołania do reprezentacji, więc to też mi się wydaje, że jest forma docenienia. No po turnieju Łukasz Mazurowski, po turnieju ja wiedziałem, że zostanie po prostu powołany. Nasz Gabriel Stankowski, bramkarz, to już wcześniej wiadomo, bo on już grał, to też troszkę taki mój wychowanek bramkarski, który przeszedł już do U19 po drodze. No cóż, no Łukasz jest no gwiazdą, tylko też pracuję tak, żeby nie za bardzo gdzieś, nazwijmy to, woda sodowa uderzyła, żeby gdzieś ten etap troszeczkę był spokojniejszy. To mówimy o młodym zawodniku. O młodym bardzo zawodniku, który tutaj strzela 3 bramki, dostaje powołanie do reprezentacji. Ja wierzę w niego, ale zawsze jest gdzieś tam ta lampka takiego, żeby spokojnie, etapami, żeby gdzieś tam, żeby nie myślał młody zawodnik, że już złapał Pana Boga za nogi tak naprawdę, więc a cały czas trenował, budował. Z tą reprezentacją też się stykacie, jeżeli chodzi o inne zespoły właśnie w najwyższej klasie rozgrywkowej, chociażby Warta Poznań, wiadomo, ale też myślę, że Pan doskonale pamięta, w tym sezonie był taki specjalny mecz na Kłokoczycach rozegrany, w którym rozegraliście, no mieliście okazję, można powiedzieć, zmierzyć się właśnie z tym najwyższym, wydaje mi się, poziomem, jeżeli chodzi o Polskę. Ja powiem tak, ja chciałbym, żeby ten mecz odbył się tak naprawdę po turnieju w Bielsku. Może tak, ponieważ myśmy jeszcze no nie byli zbudowani tak naprawdę. To był taki troszeczkę, ale nikt się... Ja powiedziałem, że słuchajcie, gramy, dajcie z siebie wszystko. Ja też zobaczę, co się dzieje tutaj ale u was. Ale może właśnie takie doświadczenie też gdzieś zaprocentowało na te następne turnieje. Może, ale chciałbym inaczej, żeby było to, które już było i następne jeszcze może. Czyli jeszcze rewanż. Może rewanż taki, powiedzmy. Był to, no tu nie chodziło o wynik tak naprawdę. Tak, tu... bo może nie każdy wie, to było właśnie spotkanie na Kłokoczycach rozegrane z reprezentacją Polski w amfutbolu, dokładnie. No to była śmietanka, że tak powiem, naszego amfutbolu. Ale zagraliśmy je, zobaczyliśmy, co tam jest do poprawy. Każdy dostał zadania domowe, tyle, ile mógł poczynić. Niektórzy więcej, troszkę niektórzy mniej, wiadomo. Ale z tym dumny zespół, no świetna praca i wszystko wokół, co tworzymy, to już jest mega drużyna. Jak teraz będzie wyglądała wasza drużyna, wasze przygotowania? No bo wspominaliśmy, sezon rusza w marcu, do tego miesiąca jeszcze troszeczkę czasu mamy i zastanawiam się właśnie, jak wyglądają takie przygotowania między sezonami, bo rozmawialiśmy tak naprawdę u progu tego sezonu, gdzieś na początku, po pierwszym turnieju. Teraz natomiast ma pan przed sobą, nazwijmy to, okres przygotowawczy roboczo. Jak to właśnie będzie wyglądało? Jak będzie wyglądać takie przygotowanie do tego, żeby w nowym sezonie bo też wystartować dobrze i też osiągnąć sukces? Ja chciałbym, żeby na razie była taka stabilizacja, powiedzmy, treningowa, powiedzmy siłowo-motoryczna taka. Rower, siłownia, takie rzeczy, tak żeby utrzymywać, powiedzmy sobie, tą jakąś tam w gazie małym takim, że tak powiem, na takim stand-by'u, żeby człowiek był. Chciałbym, żeby w listopadzie już abyśmy się spotkali. No oczywiście zapraszamy nowych zawodników. Ja poszukuję co najmniej dwóch dobrych, że tak powiem, albo takich, którzy chcą, a bardzo i chcą się rozwijać, bo będziemy troszeczkę zmieniać pewne rzeczy. No ale nie będę zdradzał za dużo, tak naprawdę. No,
spotkania, zadania domowe przede wszystkim, nie? No to kto tam, ten, my mamy swoją stronę, tam sobie wrzucamy te wszystkie filmiki, kto tam gdzieś tam jeździł, coś tam, to są takie niby proste rzeczy, ale ważne, po to, żeby człowiek nie wyszedł na boisko i zaraz 3 minuty i tak zwana butla i dziękuję, nie? Ja potrzebuję zawodników dosyć wytrzymałych, mądrych na boisku, no i przede wszystkim skutecznych, no co tu dużo mówić, komunikatywnych, to też, żeby to nie było to, że na stojaka coś, bo to jest taka przestrzeń 6 zawodników, którzy są w polu z jednej drużyny na 60, na 40, jak wiemy, no to trzeba naprawdę pracować, trzeba owszem swoje przestrzenie mieć, ale też umieć ruszyć gdzieś, tak jakby, żeby wszędzie gdzieś tam zapełnić tą całą naszą przestrzeń, aby być no, skutecznym. Wspominaliśmy o tym turnieju we Wrocławiu i zastanawiam się, bo to jednak był organizacyjny sukces, sportowy sukces dla Was. Czy taki turniej odbędzie się też w przyszłym roku? To jest też takie pytanie, które sobie zadajemy. Czy już wiadomo, czy może są takie plany? Jak tutaj to wygląda? Powiem tak, turniej na pewno będzie. Ja myślę, że będzie jeszcze lepszy, jak był. Też Oporowska? Czy to jeszcze nie jest wiadomo? Nie wiem, nic jeszcze nie wiemy. No oczywiście to decyduje tutaj zarząd, prezes będzie tutaj. No i oczywiście też dzięki naszym sponsorom też to będzie ważne, jak to będzie wszystko wyglądać. Ale na pewno będzie we Wrocławiu, oczywiście musi być. Jasne. 4. miejsce to jest dobry wynik i teraz zastanawiam się, no skoro chcecie gdzieś podnosić swoje umiejętności, pokazywać się też z lepszej strony, to czy w przyszłym roku tak odważniej będziecie chcieli zaatakować to ligowe podium? Jak pan tutaj to widzi? Czy wiadomo, że no też nie jesteśmy gotowi, żeby takie deklaracje składać, ale zakładam, że jesteście ambitni, że gdzieś przyszłościowo takie plany mimo wszystko są. Oczywiście, walczymy w następnym sezonie o medale. Musimy pewne zrobić roszady, pewne jakby tutaj powiedzmy nowych zawodników dołożyć. No co tu dużo mówić, no tylko medale. Jak proszę sobie spojrzeć na naszą tabelę końcową, tak naprawdę myśmy tych nawet tak jak jesteśmy teraz, to mieliśmy tyle punktów, że spokojnie przegoniliśmy Wartę Poznań, która jest trzecia w grupie mistrzowskiej, więc zresztą w kuluarach wszyscy mówią, że cały czas chcieli z nami grać po prostu w tej trójce jakby, nie? Czyli jesteście mentalnie gotowi, teraz po prostu to jeszcze kwestia jest ewentualnie wzmocnień czy uzupełnień kadry? Wzmocnień, uzupełnień. Zawodnicy, którzy już są też, to też oczywiście podnoszą swoje kwalifikacje, ale na pewno wzmocnienie, troszkę małych zmian, ale mentalnie jesteśmy już gotowi. A czy AMP Football to jest taka dyscyplina, która też przez ten rok, jak pan już właśnie pracował w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, rzeczywiście rozwija się tak, jak rozmawialiśmy o tym właśnie poprzednim razem, że to zainteresowanie wzrasta? No bo jeszcze raz odwołam się do tej Oporowskiej, no jednak trochę ludzi przyszło na stadion zobaczyć właśnie z czym to się, jak to wygląda. Ja obserwuję troszeczkę te social media nasze, tak naprawdę nawet na turnieju w Bielsku tak zauważyłem kątem oka i zaczepiali nas lokalni, z ochrony nawet jacyś dzieci, rodzice i bardzo, że fajnie gramy, coś takiego, no to dla nas też jest taki jakby plus i przyczynek do pracy do następnego sezonu tak naprawdę, więc. Optymistyczny trener Krzysztof Węgrzyn. Nie, no dlaczegożby nie. Optymistyczny trener Krzysztof Węgrzyn. Musimy powoli kończyć. Kwadrans szybko mija. To był optymistyczny sezon Śląska, Wrocław, AMP Football. Mamy nadzieję, że przyszły tak samo będzie równie optymistyczny. No i tak jak powiedział pan trener, medale gdzieś na pewno we Wrocławiu byłyby mile widziane i przez was, i przez kibiców. Także trzymamy kciuki. Krzysztof Węgrzyn, trener Śląska Wrocław AMP Football. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękuję również. Dziękujemy Państwu i do zobaczenia za tydzień.